Cindy, na pewno jesteś wielce dumna ze swoich osiągnięć. W każdym razie ja jestem. Dobrze, że ukradł prezenty. Co? Uważam, że to dobrze. Słyszycie? Słyszycie? Cieszy się, że wszystko zniknęło. Cieszysz się, że ten Grinch zjawił się i... Co? Tak. Całkowicie zmarnował nam święta. Czy to miałeś właśnie na myśli, Lu? Świąt nie da się zepsuć, burmistrzu. Bo to wcale nie prezenty są ważne, nie konkursy, ani nie światełka, nie. Właśnie to Cindy próbowała powiedzieć wszystkim. I mnie. A my nie słuchaliśmy. Co się z tobą dzieje? To tylko dziecko. Tak, moje dziecko. I do tego przypadkiem ma rację. Ktosią widzę, ona za mocno w krew weszła! A nasz Grinch, marznąc w śniegu, zamiast w domu się grzać, stał i pytał sam siebie. Jak to się mogło stać? Wstążek nie mieli żadnych. I nie mieli żarcia. I nie mieli prezentów Mikołaja wsparcia. Tak się pytał i pytał, aż bolała go głowa. Lecz nagle zaświtała w tej głowie myśl nowa. Być może tych świąt... Myślał? Wcale nie można kupować. Być może gwiazdka to nie same. Prezent oraz puste słowa.